cześć kochani. A może włącz lampę. No nie widać. Jest coś kura niesamowitego. Witam wszystkich. A w życiu, tak jak tu przyjeżdżam, nie spotkałem się z czymś takim. Tama jest kompletnie zamknięta. Miałem straszne problemy z wpuszczeniem łódki do wody, ponieważ beton bardzo szybko się kończy. Trailer zawisł na końcu betonu i nie ma prądu. Rzeka jest około, moim zdaniem, 5-6 stóp niższa niż normalny poziom. Jak widzicie, jest troszeczkę wiaterek, ale robi falkę, ale nie ma w ogóle przepływu przez tamę. Jest kompletnie zamknięta, więc to będzie troszeczkę taki challenge tutaj, złapać cokolwiek. No nic. Zobaczymy, co da się zrobić. Firma Relax się nie poddaje. Także do usłyszenia i do zobaczenia przy pierwszej rybce, o ile będzie. Na razie, hej. Otworzyli tamę. Może... O, już lampka niepotrzebna. Może coś zacznie brać. Także na razie było kiszka. Także trzymajcie się i... puścili wodę. Zacznę od boblera. Nic. Woda. Po raz kolejny. Strasznie się ochłodziło dzisiaj. Topiły się ryby. No nic. Nie mi się piwka. Będzie kura fajna rozrywka. Jak mi się rymuje, nawet nie wiedziałem. Pierwsza klasa. Miejsce wygląda cudownie. Po wielkich trudach wpuszczenie łódki do wody jestem. I dupa, jak to się mówi.
spotkanie pierwsze, także do usłyszenia. Powiem wam szczerze, że z rybami dzisiaj jest cienki bolek, także nie wiem jak to będzie, czy coś z tego będzie, no ale wczoraj jeszcze było ciepło, dzisiaj się ochłodziło strasznie. Przypomniałem sobie zrobić śniadanie Chińczyka, zagotowałem sobie wodę, zalałem Chińczyka, opierniczę coś ciepłego, bo jest w miarę zimno. Tu za mną jest miejsce, gdzie zawsze z brzegu łapaliśmy. Ani pełna cisza, zero ludzi. Nikt nie przeszkadza. Także pojemy badziewia i spróbujemy coś złapać później, no nie wiem. Na razie, hej. No i jest klęska. Jest gorzej, że gorzej być nie może. Ciężko cokolwiek złapać. Wiatr jest bardzo silny. Pogoda, temperatura drastycznie spadła dziś w nocy. No i taki jest tego efekt. Ale jesteśmy nad wodą, żywej duszy nie ma. Cisza, spokój. Cały ten akwen jest mój. Od tamtąd do tamtąd. Także no nic. I tak lepiej to niż siedzieć w firmie relax za biurkiem. Na razie. Co kochani? Dupa blata. No nic, przynajmniej mam okazję pozdrowić kura Big Fisha Witka. Was dziewczyny. Rybka bierze z klasą.
Coś go miało w twarzy, ale go wypluło, zanim włączyłem super turbo kamerę. Gdzie lecisz, paty? Tutaj na dnie to są... O kurde, ale się wyciął. Na dnie są strasznie wielkie skały, ale jak to mówią, pod dużym kamieniem duża ryba, duża góra pszczyny. Tak to bywa, nawet najlepsi czasami wracali z tarczą w ręku, a czasami na tarczy. Nie ma co się przejmować, jeszcze mamy jutro, cały dzień, a w niedzielę na zawody. Także będzie próba. Ryba mniejsza od mojego boblera. Ale numer. Wiatr strasznie denerwuje. Ale jedno co jest to pięknie. Nie wiem co się dzieje, ale ja chcę się trzymać go na jedyneczkę.
widzisz. Konkretna fisza, a tu proszę bardzo, karp zdobywca. No to na razie. Wchodzi wieczór, zaraz będzie zachód słońca. Jeszcze troszkę. Sumując, day one. Tak. Zobaczymy, co będzie się działo jutro. Także może jeszcze coś dzisiaj się stanie. No teraz jest akcja wyjechania. Jest wyjechać na prądzie, gdzie jest boczny prąd do trailera. Damy radę, nie pierwszy i nie ostatni raz. Muszę się kierować w stronę słońca. Do trailera. Jak bokiem idziemy?
akcja zakończona sukcesem. To mówiłem ja, Zaborek 100. Oj, 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 oj. Kochani, day two begin. Zobaczymy, co dzisiaj się będzie działo. Nie wiem, co się dzieje, ale... zwinęło i to konkretnie. Są bezwładne. Zoom kreatura. Ale jest kurka wodna rozpacz, ciężka. Ciężka rozpacz, żeby cośkolwiek dzisiaj złapać. No nie, spróbujemy dalej. Podsumowanie wyjazdu. Przyjaciele wy moi. Wyjazd fajny. Niełowny, no ale trudno, nieraz i tak bywa. Tak jak wspominałem wcześniej, na pewno lepszy niż siedzenie na biurku w relaksie. Myślałem, że skopię tyłek panom Masłoniom, Marielom, wszystkim tym, którzy wstawiają takie okazy. Powiem wam, że szacunek dla was, chłopaki, łapiecie naprawdę ładne ryby. Tutaj takich sandaczy raczej się nie łapie, może gdzieś na północy, gdzie woda jest chłodniejsza. Tu jest za ciepło chyba. Trzeba by jechać do Kanady i wyłapać im wszystkie wolaje. No nic, jak widzicie, pogoda się udała. Czwartek w nocy, po południu w nocy padał deszcz. Wczoraj wiało, dzisiaj wiało, ale jest słonecznie, ciepło. Nad ranem było zimno, musiałem sobie zapłynąć na brzeg i rozpalić ognisko, żeby rozgrzać ręce. Przymarzły mi ręce. Nie przymarzły, ale zmarzły. Także nic, pakuję się teraz. Zwijam i jutro rano jestem na Lake Delavan. Także udało się wygrać te zawody w tamtym roku, zobaczymy jak będzie w tym. Może, trzymajcie kciuki. Jeszcze raz wszystkich gorąco pozdrawiam. Spróbuję coś nagrać jutro. Także do usłyszenia, kochani, jak zwykle, kochani teleoglądacze, na razie. No jest, wszyscy czekają na zawody, by płynąć. Agnieszka, nie uciekaj! Będziesz na YouTubie. Facebooka wstać znowu. Tomek z Jarkiem. I najmłodszego zawodnika.
Uśmiechacie wszyscy. Marian, jak ładnie ubrany, chyba prosto z tego wesela uciekłeś. Prosto z wesela. Jeszcze mój przyjaciel Sławek. Kamil. Wyspałeś się? Robciu, zwycięzca dzisiaj chyba? Ja myślę. Ja myślę. Jak zasnę, to dzwoń do mnie. Znaczy nie, jesteśmy przed wodą. Nie? Marian mówi, że zaśnie. No. Jak zasnę, to dzwoń do mnie, bo ja dzisiaj jestem niedysponowany. Po nokaucie lekkim? Trapaski, chcesz piwo? Chcesz piwo? Jakie? Popatrzę, uśmiech! Wow, takie czy takie? Zaraz, zaraz. Nie. Także wszyscy gotowi, zaraz będziemy wypływać. Już chyba jest siódma, co? Sprawdzanie livewelli. Płyniemy. Już jedni popłynęli. Musiał się schwytać szczupaczka. Dwadzieścia cztery cale. Poszedł do wody. Zabiorę cię właśnie tam, gdzie jutra słodki smak. Zabiorę cię właśnie tam, gdzie słońce dla nas wschodzi. Zabiorę cię właśnie tam, gdzie wolniej płynie czas. Zabiorę cię właśnie tam, gdzie szczęście.